Cześć. Dzisiaj odpowiemy sobie na moim zdaniem bardzo ważne pytanie, dlaczego glukoza, mierzona glikemia, jest ważniejsza niż ciała ketonowe. Zapraszam na odcinek. Wiele osób, przechodząc na keto czy będąc na low carbie, cały czas jakby bardzo fascynuje się ciałami ketonowymi. I to dobrze, bo ciała ketonowe są fascynującym paliwem dla naszego organizmu, dla naszego mózgu. Kto doświadczył stanu ketozy, ten zdecydowanie wie, o czym mówię. Natomiast wysokie ciała ketonowe powinny być przede wszystkim pożądane przez te osoby, którym te ciała ketonowe w jakiś sposób pomagają w zwalczaniu objawów choroby. Czyli na przykład, jeżeli mamy padaczkę lekooporną czy inne choroby, przy których obecność ciał ketonowych, szczególnie w mózgu, zapobiega pewnym symptomom, objawom, to rzeczywiście powinno nam w pierwszej kolejności zależeć na pozostawaniu w ketozie klinicznej. Koniec, kropka. Pozostałe osoby, które tych problemów nie mają, nie powinny według mnie się skupiać na ciałach ketonowych przede wszystkim. I uważam, że ogólnie w naszej społeczności ketogenicznej za dużo nacisku wciąż kładziemy na ciała ketonowe, a za mało na glikemię. Dlaczego? Podstawowym pytaniem, które powinien sobie chyba każdy zadać, to jest: po co ja chcę coś zmienić? Przychodzą do mnie bardzo często do gabinetu dietetycznego podopieczni i mówią, jakby ja pytam, co jest Twoim celem? Albo piszecie mi to w wywiadach. Moim celem jest przejście ketoadaptacji. Chcę przejść na keto. I ja rozumiem, że za tym kryje się coś głębiej, ale pytanie, czy u każdego? Bo jeżeli z Twoim celem w samym w sobie jest ketoza, no to jakby dlaczego? Bo co? Bo jest to modne? Myślę, że nie to powinno być naszym celem. Moim celem na przykład jest to, żebym była zdrowa i żebym żyła w zdrowiu jak najdłużej, tak zwana długowieczność. I czy tutaj ciała ketonowe mogą nam w jakiś sposób pomóc? Po części mogą i tutaj odsyłam Was do filmu, który już o długowieczności nakręciłam i tam trochę więcej takich naukowych ciekawostek w tym temacie. Natomiast tak naprawdę to, co jest wyznacznikiem długowieczności i to, co jest badane, i w opisie filmu dociekliwi znajdą linki do kilku badań, to cały czas potwierdzane jest, że to stosunkowo niskie poziomy glukozy obserwowane są u tak zwanych stulatków, czyli długowieczność determinuje odpowiednio niski poziom glukozy i brak skoków glikemii w ciągu dnia, zaraz sobie to rozszerzymy, a nie odpowiednio wysokie ciała ketonowe. Czyli moim celem tak naprawdę długofalowo, jeżeli chcę żyć długo w zdrowiu, nie powinny być wysokie ciała ketonowe, a niska glikemia. Podobnie jest przy redukcji wagi. Badania pokazują, że to nie wysokie ciała ketonowe sprawiają, że ta redukcja jest łatwiejsza wagi, tylko odchudzanie jest możliwe i skuteczniejsze u osób, które mają niskie poziomy glukozy i insuliny. Więc naprawdę to jest ukłon w stronę tych osób, które mają, mimo tego, że stosują dietę ketogeniczną, mają wciąż niskie ciała ketonowe. Nie martwcie się tym, bo jeżeli odczuwasz efekty pozytywne w postaci jakby swojego stanu, samopoczucia pod kątem keto, to nawet ketony 0,2-0,5 być może są wystarczające. Niektórzy mają je wyższe, inni niższe. To nie jest temat na dzisiejszy film. Natomiast jeżeli odpowiesz sobie na pytanie, co jest Twoim celem, to może się okazać, że to właśnie glukoza jest tutaj ważna, bo zobaczcie, że wysokie ciała ketonowe, ale przy braku odpowiednio niskiej glukozy, czyli przy wysokiej glukozie, nic nam nie dają. A już odpowiednio niskie poziomy glukozy, nawet jeżeli ciał ketonowych nie ma, świadczą o zdrowiu. Bo też nie zawsze trzeba być w ketozie, żeby być zdrowym czy dbać o swoją długowieczność. Żeby Was jeszcze bardziej przekonać, dlaczego ta niska glikemia jest istotna, to oprócz tego, że rzeczywiście na stulatkach badano różne parametry i okazywało się, że zarówno niskie poziomy glukozy, jak i małe skoki właśnie są, dużo częściej pojawiają się u stulatków. Tak samo są badania, podlinkuję Wam takie badanie azjatyckie, gdzie wzięto bardzo dużą rzeczywiście grupę osób i potem zbadano to po kilku latach ponownie i znów okazuje się, że osoby z niższą glikemią mają dużo niższą
umieralność, śmiertelność. Dlatego też, że jak popatrzymy sobie na główne przyczyny zgonów, czyli choroby układu krążenia, zawały, nowotwory, Alzheimer, choroby neurodegeneracyjne, to one wszystkie są powiązane po części z wysokim poziomem cukru we krwi, z cukrzycą, z insulinoopornością w tym pierwszym etapie, w pierwszej fazie, a nawet jedna z przyczyn zgonów, które w ostatnich latach się pojawiła, czyli COVID, również jest z tym powiązany i niektóre badania pokazują, że ryzyko zgonów osoby, która ma COVID, jest od 100 do 250 razy wyższe, jeżeli ta osoba też ma cukrzycę. Także wysokie cukry są jedną z przyczyn tak naprawdę tego, że umieramy za wcześnie i za szybko. Być może słyszeliście kiedyś o takich substancjach, które nazywają się AGES, czyli Advanced Glycation End Products, czyli po prostu produkty końcowe glikacji. One są właśnie wytwarzane, jeżeli w naszym organizmie, w naszej krwi są wysokie poziomy glukozy i z języka angielskiego age, one dosłownie sprawiają, że my się szybciej starzejemy, że ta degeneracja następuje szybciej. Również wolne rodniki, o których mówi się, że powinniśmy im przeciwdziałać, powinniśmy mieć więcej utleniaczy, wolne rodniki pojawiają się, nasze mitochondria wręcz je wytwarzają, jeżeli właśnie mamy za wysokie poziomy glukozy we krwi, a też te wysokie poziomy glukozy upośledzają działanie tych przeciwutleniaczy, czyli tych związków, które mają te wolne rodniki zwalczać. Dlatego takie po prostu taka samo spełniająca się przepowiednia i jeszcze bardziej napędzające się koło. Jeżeli mamy wysoką glikemię, to nie jest dobrze na każdym etapie. Tak samo regeneracji naszego DNA i tak dalej, i tak dalej. Jakie te poziomy glikemii powinny być? To wszystko zależy od tego, z jakiego etapu startujemy, ale na pewno jeżeli ktoś na przykład ma cukrzycę i przechodzi na low carb czy na keto, to nie patrzmy od razu na to, że ja mam teraz cukier na 140, tylko patrz sobie na tendencję. Czy ta tendencja z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc jest spadkowa? Takie idealne poziomy, które moim zdaniem, do których powinniśmy dążyć, i tak naprawdę nieważne, czy na keto, czy nie, chociaż na keto zazwyczaj ta glikemia powinna być jeszcze trochę niższa, ale to jest powiedzmy pomiędzy 70 a 90 mg na decylitr, czyli 70 to jest jakieś 3,9 ml na litr w przeliczeniu na te drugie jednostki. I to są takie poziomy, do których powinniśmy dążyć. Ale nie tylko sama glikemia na czczo, czy glikemia wieczorem jest istotna, bo tutaj też różne rzeczy na to wpływają, czy się wyśpimy, czy nie, jaki mamy poziom kortyzolu i tak dalej, czy wstajemy wypoczęci, czy mieliśmy aktywność, czy nie. Ale to, co jest moim zdaniem bardzo ważne, to to, co się dzieje poposiłkowo. Czyli po posiłku znowu ten poziom, do którego dochodzimy, to jest maksymalnie 140, taki dobry, a jeżeli jemy posiłek ketogeniczny, to pamiętajcie, że ten wzrost nawet w ogóle może nie nastąpić albo być niższy. No moim zdaniem tak do 120 to jest odpowiednia reakcja glikemiczna na dobrze skomponowany posiłek, chociaż oczywiście zależy to, z jakiego poziomu startujemy i to jest po pół godziny do godziny, a po dwóch godzinach znowu powinniśmy wrócić do tego poziomu bazowego. Więc to są takie jednostki, do których możemy dążyć, ale są też inne ważne mierniki tej glikemii. O nich być może w kolejnych materiałach. Dajcie znać, proszę, w opisie filmu, czy temat właśnie poziomów glikemii, długowieczności Was interesuje. Jeśli tak, ja jestem ostatnio mocno wkręcona w takie różne zależności połączenia i geny, więc jeśli tak, to więcej tego typu materiałów jeszcze powstanie. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!